Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Mass Effect Andromeda. W tym odcinku kontynuujemy eksplorację Eladen i udajemy się do kolonii Krogan, która znajduje się tu. Może jeszcze po drodze znajdziemy coś ciekawego. A to co to jest? No nie będę się tobą przejmował. A tu? Też jakaś mrówka. Stop! Dobra, muszę objechać ten krater. Są jakieś minerały jeszcze. Może warto się nimi zainteresować. No i to tyle. Kurczę, no tak jak widzę po tej planecie, to faktycznie musi tu być gorąco. Life support is back online. Pathfinder, I detect broken scavenger machinery ahead. Get ready to fight! Sounds like Morta and her clan still hold a grudge against the Nexus. It's amazing they managed to set up any kind of working colony on this hellscape. Amazing or crazy? And the Krogan seem to be a bit of both. No kurczę, musiałeś się... Tu jeszcze mnie kąsasz. No masz po łbie. No wiadomo, że świetna robota. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support. W cieniu jesteśmy, no to wiadomo, temperatura jest niższa. Nawet na Ziemi tak jest. Poniekąd. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Okej. Opcja szybkiej podróży nam się pojawiła. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Environmental temperatures are within acceptable limits. I think we're coming close to the Krogan colony. Life support at 100%. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Move along. No outsiders. She's with me, human Pathfinder. The one you were telling us about? Jorgel Strux sent me. I'm supposed to talk with Morta. So now Strux is friends with the Nexus. Traitor. Think I'm a traitor too? Shut it, Breck. I'm not here to step on any toes. I can help you guys out. You assume we need help. Hey, you guys did your job. Now stand down and let them in. But Drak, didn't I tell you to shut up? I'll spread the word so Morta knows you're here. Good. I'll see you inside, right? Are gonna have a few more words with this pair first. No i gdzie jesteś, Gorda? Pathfinder must think she's pretty tough to gdzie jest sala tronowa? Może by się zapytać o drogę. Może jednak nie. Gdzieś jakby niżej trzeba było zejść. Don't worry, Dr. Gunnar.
To mnie nie interesuje. Hello. I noticed you were listening. Is it because you're a fan of the Krogan genius, Dr. O'Keir? I'm frantic because a terminal with all his research was accidentally sold to a junker. No. Maybe. What was on it? His work regarding Krogan physiology and the genophage was advanced. I was his protege. Or, I was acquainted with his protege. Anyway, it's encrypted, but it would be bad if it fell into the wrong hands. I can give you a nav point and the name of the scavenger I accidentally sold it to. Kim był Dr. O'Keir? Będę się rozglądać, okej. Send me the nav point and the terminal identification. Done. I hope it's still on the planet. The junker was aggressive. No zobaczymy, może przy okazji uda się zadanie poboczne zrobić. No dobra, ale ja chciałem się udać do sali tronowej. To o, tutaj jest wejście z tego co widzę. Czy to tutaj? Wygląda jakby jeszcze niżej. Tak jest. No i jesteśmy na miejscu. You Ravener Brank? Strux sent me. He said that you. Yes. Find me later near the fighting pit. Hey, Nexus. I'm the one you talk to around here. Are you Morda? I'm Nakmor Morda, Overlord of the Krogan in Helios. Overlord? And you're the celebrated Pathfinder from the Hyperion, found at last. I'm Ryder. This is thrilling. I've never stood so close to a Pathfinder before. Mostly because the Krogan never got one. Welcome to New T'Chunka. You mean that? Because it doesn't sound like you mean that. You're right. I don't. You weren't there when the Council species on the Nexus banded together to screw over the Krogan. Again. New galaxy, same crap. I'd just like you to give me, personally, the benefit of the doubt. Why are you here, Pathfinder? To see what a successful colony looks like. I work for the Initiative, and we paid your way here. You left us, so leave us alone. Any Krogan action against the Nexus will be considered a war crime, or murder. Murder? Human, have you ever seen a Krogan stillbirth? Get out of my face before I smash it. I'm going to journal about this later. See you soon. No więc jednak niepotrzebnie żeśmy stawiali na swoim. Krogan diplomacy is an oxymoron. Ale może bez względu na nasze decyzje w tej rozmowie i tak zakończyłoby to się jednoznacznie. No ale cóż, teraz chciałbym się dostać jeszcze niżej, ale jak widzicie, na razie nie wiem jak. 32 metry, no ale jak tam zejść, moi drodzy? Listen to yourself. I know what I saw. Did that worm think I wouldn't notice? It's my fault, not Grant's.
Kurczę, no chciałbym jakoś tam się dostać. No nie będę kluczył nie wiadomo ile. Wskaźnik definitywnie pokazuje, że jeszcze gdzieś w dół. Szukaj, Saro, szukaj, no na litość boską, szukaj. A może tutaj gdzieś jeszcze? Właśnie. I brawo, chyba to jest to. Or Brank. Quiet. Anyone tells Morda I'm talking to you and I'm kicked out. Oczywiście, że możesz mi zaufać. Last thing I want to do is jeopardize the Nexus or this colony. Me neither. Or Clan Ravenor. Or Clan Jorgo. Or Okay, got it. Did you see the crashed ship as you landed? Morda's after the drive core. That's remnant tech. Can Krogan use that? What are you talking about? She's building a bomb. With a drive core as a power source. Sam? Dangerous to those handling it, but in the end, very possible. Demolition teams have been busting down walls for months, battling those robots and scavengers. Lots here want peace with the Nexus. If Morda gets that drive core, boom, it's over. Now get away from me. Przykra perspektywa. Okej. Robimy rząd i spadamy stąd. Tam jest jeszcze jakieś przejście na dole. Dobra, ale wyjdę tradycyjną drogą. No, oczywiście już się zrobi gorąco. Którędy teraz? Chyba na górę? To chyba zupełnie inna droga. Wydaje mi się, że się chyba pogubiłem. Dobrze, mapa. Na razie nic się nie dowiem z mapy. Chcę po prostu stąd wyjść. No powiem, że ta kolonia jest dość rozległa. Może to już jest wyjście. No właśnie. I detect above normal temperatures. Siadaj. No kurczę. Gdzie jest ten statek porzucony?
O właśnie, to jest ten wrak porzucony. Teraz zobaczymy na mapie, gdzie on jest. Aż tutaj. No bardzo dobrze, ale po drodze jest wyzwalacz wspomnień. Jest też tutaj opcja szybkiej podróży, jeżeli ją odblokujemy. I jest też wyzwalacz wspomnień. Proszę. Ja bym sobie wziął tutaj, tutaj i tutaj po drodze. Tak, może najpierw pojedziemy sobie. Kurczę, ale to bije po oczach. Aj, chwileczkę, chwileczkę. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. No wreszcie. Tylko jadę w przeciwnym kierunku chyba. Kurczę, to są wbrew pozorom spore odległości. No ale ja bym to ominął w prawo, jeżeli się tylko da. Ten krater. Zobaczymy, czy się uda. No jeszcze nie chciałbym, kurczę, żebym musiał się wspinać gdzieś tam. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. O ma. Na szczęście. Jeszcze raz. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Przecież wiem. Kurczę, gdzie ja jadę? No już blisko. I detect above normal temperatures. No i co? No jakie mam tam się dostać? Kurczę. Trochę mi się to nie podoba. Dobra, jedź, okrążymy to. Może da się jakoś z tej strony. Ale widzę, że będzie ciężko. Nie no, wkurza mnie to to. Odhaczanie, kurcze. Gdzie jest ten wrak porzuconych? Proszę, jest tutaj. Tutaj basta. Jadę teraz odblokować tutaj stację. A te wyzwalacze wspomnień, to szczerze powiem, że mnie jakoś niespecjalnie interesują. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Okay. Śmiało, śmiało.
się zbliżamy do niego. Ale jest ogromny, kurczę. Teraz mam nadzieję, że znajdziemy wejście. Well, I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Lubisz się powtarzać sam, nie? Seismic activity in this area. That thing is massive. I wonder what brought it down. We're gonna be up against a bunch of trapped remnant. Yep. And they're probably cranky. The ambient temperature is normal. They must be trying to get salvage for trade. Zostaniemy tutaj zaatakowani, jak widzicie. Wieżyczki. Dobrze, ja stąd zejdę. We should be careful. Those dead bodies are not a good sign. O kurczę, co to było? Pathfinder, your shields will not withstand this for long. Chyba jednak zmienię broń. Jedna załatwiona. Kurczę, jeszcze tutaj mnie atakuje. Pathfinder, your shields will not withstand this for long. Ale ja sobie poradzę z tym. Proszę bardzo. I'm
Te wieżyczki też nie są takie błahe. Tutaj jeszcze mnie jakieś będzie wieżyczka kąsać. No i długo sobie nie pożyła. Watch your six. Dobra, którędy sobie tutaj iść? 100 metrów do celu. Kurcze, 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 dobra. A, jeszcze. Amunicja, kryoamunicja. Dobra, spokojnie. A, kurczę, trochę się spóźniłem. Co tam jest? Pewnie konsola. No, oczywiście, że tak. O, ho, 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 ho. There should be more glyphs around here. Poza tym skanowanko. No to znaczy. Tylko z której strony? Czy z tej? Nie, 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 nie. Już jest. Okej. Okay. Should be enough glyphs. Ty już? The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. Okay, nie zostanie. Okay. Tak, nie, 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 to przecież nie może być. Ten też nie. Ale ten owszem. I ten też chyba zostaje. No ale moi drodzy, tego tu nie może być. To tutaj musimy to definitywnie zmienić. O! Nie, 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 nie. Ten też nie. Ten też nie. Ten mógłby zostać. Nie, nie może, no.
No dobra, jak zostawimy tego tutaj, to ten już bardziej mi już odpowiada. Dobra, a jeśli chodzi tutaj, to ten by został. Ten nie może być, ten też nie. Ten by został. Załóżmy ten nie. Ten by został. Ten powiedzmy, żeby został. I teraz tak. Ten by został, ten nie może być, ten owszem, ten by został, ten nie, ale ten tak, no i co, no i wypada teraz sprawdzić wszystkie może wiersze w pierwszej kolejności. Tutaj bodajże się nie powtarza. Tutaj bodajże się nie powtarza. I tutaj nie powtarza się teraz kolumny. OK. Tutaj OK. Tutaj OK. Tutaj też OK. I tutaj bodajże też OK. Więc nie pozostaje nic. O kurcze, niepowodzenie. Jeszcze raz. Przepraszam. The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. No, kolumna jest załatwiona. No i tutaj w tej kolumnie jest. A tutaj w tym wierszu. A tutaj nie może być. Zobaczcie tutaj. Tu bym zostawił z tym trójkącikiem, a tu bym przemianował na taki glif. I to bym zmienił. No kurczę, no. Znowu nie ten przycisk. Oj, kurczę. The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. Wiecie co? Może ja sobie to obczaję poza nagraniem. Bo jak widzicie, trochę się tutaj mieszam. Także jeżeli sobie tutaj poradzę, to będziemy kontynuować eksplorację. Ja się z wami żegnam. Jeżeli film wam się podobał, to łapka w górę. Cześć.